Właśnie wyszedłem z ambasady i dostałem informację. Mam wizę. Też bym tak Mi chciał. to brakuje po prostu. Nie jesteśmy ważne, a wszystko ważne. Ej, chodź właśnie, Mariusz, rzucimy na ten. Musimy sobie zrobić jakieś zdjęcie, no i ta latka wyszła. Ale opiekował się ten drugi. Chyba tak, bo tatuś nigdy nie narzekał, ale wiesz, no ale pojechał do siostry. I tak uczył się angielskiego. Mhm. To tak, wiesz, tak jak pan też zobaczył. Zaczynamy gościnny trening w Warszawie. No i co? Dzisiaj cardio, nogi. Jest to mój trening, gdzie wyrzucam najwięcej kalorii i w zasadzie nie liczę go jako treningu siłowego, a jako trening cardio. Także chociaż może jeszcze wepniemy w to siłowo barki, więc lecimy na salę. Na rozgrzewkę często 10 minut cardio, aż trochę się zacznę skramblać. Jak widzicie, jestem już ciepły, trochę wody ze mnie ucieka, no ale zabawa dopiero się zaczyna. Team Natural, Mariusz Czerniewicz, checking in, tym razem w formie voice over, czyli polecimy z komentarzem do tego, co będziecie oglądali. Będziemy głównie rozważali to, jak wyglądało moje cardio w przygotowaniach do zawodów i dlaczego trening siłowy nazywałem treningiem cardio, ale o tym za chwilę. Mam do Was najpierw jeszcze jedno małe pytanie. Czy poznajecie tą młodą damę z początku mojego filmiku? Wydaje mi się, że dla niektórych z Was nie jest ona anonimowa. Także jeśli ktoś z Was rozpoznaje moją siostrę cioteczną, piszcie śmiało w komentarzach, kto to jest. A dla pierwszej osoby, która zgadnie i rozwiąże zagadkę tajemniczej młodej damy, będę miał małą niespodziankę. A tymczasem wracamy do meritum, czyli do tego, jak wyglądało cardio w przygotowaniu. I dlaczego trening siłowy nazwałem treningiem? Na pewno założę się, że wielu z Was sobie myśli, o, jak zwykle ma swoje teorie, coś wymyślił, coś kombinuje. Cardio to cardio, wchodzisz na rowerek, kręcisz, albo wchodzisz na bieżnię i biegniesz, koniec. Nie ma co kombinować, a on mówi, że cardio i podnosi ciężary. Bla, bla, bla. Słuchajcie, prawda jest taka, że musimy sobie zdać sprawę z tego, czym jest cardio i jak każdy z nas rozumie cardio. Według mnie cardio jest to taki trening, który na celu ma poprawienie naszej wydolności, zachowanie zdrowego serducha, a w przygotowaniach do zawodów przede wszystkim wygenerowanie jak największego wydatku kalorycznego. I ja swój wydatek kaloryczny postanowiłem generować dokładnie w taki sposób, czyli wykonując bardzo intensywny trening. W zasadzie był to trening obwodowy z niedużym ciężarem, ale nastawiony naprawdę na ekstremalną pracę, czyli te serie, które wykonywałem, to było czasem 25-30 ruchów wykonywanych z maksymalną dynamiką. W ten sposób generowałem bardzo, bardzo duży wydatek kaloryczny i to pozwalało mi trzymać ekstremalnie wysoką dietę. Przygotowywałem się do zawodów na kaloryce rzędu 3-3,5 tysiąca, zachowując w tym refit w okolicach 4-4,5 tysiąca, czyli ekstremalnie trenowałem i jeszcze bardziej ekstremalnie jadłem. A dlaczego się tak zdecydowałem zrobić? Zdecydowałem się tak zrobić przede wszystkim dlatego, żeby udowodnić sobie i sprawdzić pod kątem pracy z moimi podopiecznymi, czy jest to realne, ażeby uzyskać świetną formę i nie dotykać maszyn cardio. Uważam teraz, patrząc z perspektywy całych przygotowań, że i owszem, jest to jak najbardziej realne, ale ze wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek. I prawdopodobnie tego gdzieś mi zabrakło w końcowych fazach przygotowań, gdyż cały czas podkręcałem intensywność tych treningów. Dochodziłem do 30-40 serii podczas jednego treningu. Były to katorżnicze sesje i powiem Wam szczerze, że przychodził taki moment, że mentalnie było mi strasznie ciężko zebrać się na ten trening. Wiedziałem, co mnie tam czeka i ta praca była zabójcza, ale była też efektywna. Dlatego pod koniec, gdy już tak naprawdę widziałem, że moje ciało nie regeneruje się tak jak należy, nie byłem w stanie wypocząć po takich treningach, zwłaszcza, że gospodarka hormonalna zaczęła pozostawiać bardzo wiele do życzenia, postanowiłem wprowadzić rowerek. Nie wiem, możecie to potraktować jako wymówkę, że nie wytrwałem w swoim założeniu, ale uważam, że było to dla mnie dobre, ponieważ mentalnie
odnalazłem siebie właśnie pod koniec przygotowań, schodząc z obciążenia z tych treningów. Ale w momencie szczytowym cardio wykonywałem tylko w taki sposób. Dokładnie tak. I jeszcze jaki był tego cel? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość tego, że budujemy naszą masę mięśniową i tak jak opowiadałem wam w filmiku, naszym celem jest zachowanie jak największej ilości masy mięśniowej. I dopóki obciążamy nasze mięśnie podczas treningu siłowego, a podczas takiego cardio bardzo wysokiej intensywności, możemy być pewni, że są one bezpieczne. I wówczas nie występuje ten schemat adaptacyjny, czyli nie uświadczymy konwersji włókien czerwonych do włókien białych. Standardowo na koniec chciałbym prosić was o kciuki w górę pod filmikiem. Jeśli uważacie, że edycja była ok i mogę być reżyserem kina akcji, to lajkujcie filmik. Całkiem niezła akcja tu się rozegrała. No i co? Mariusz... A, chwila. Bardzo ważny przekaz. Proszę was, to, że ja robiłem 30-40 serii, nie znaczy, że wy w swoim treningu też powinniście tyle robić. To nie znaczy, że wasze ciało tyle zniesie i że tyle potrzebuje. Zacznijcie spokojnie. Mariusz Czerniewicz, Team Natural, I'm out. Jak widzicie, jest to koniec mojego treningu w piór. Na koniec standardowo. Roluję się. Wydaje mi się, że musicie się od tego uzależnić. Chociaż czasem boli jak skurczyłek. Dobra, rolujemy dalej. Później pójdziemy coś zjeść. Piór, Japomi, fitness. Złote Tarasy, Warszawa, zajrzyjcie tu. Naprawdę fajny sprzęt, wysokiej jakości maszyny. Mega trening można zrobić. No i obok jest McDonald's.